Dzień dobry. Czas najwyższy ofiarować 10 minut kamerze z Mieszkiem. Na początku skromnie wschodnioniemiecka Beltika z lat 50. Jest to aparat małoobrazkowy łączący stare z nowym. Szczawnica, uzdrowisko z tradycjami sięgającymi połowy XIX wieku, powoli dźwiga się z kryzysu trwającego ponad dwie dekady. Niektóre perły architektury przepadły bezpowrotnie, inne są właśnie ratowane i odnawiane. Popularną wycieczką dla kuracjuszy zaprawionych w turystyce były niegdyś wypady na Prechybę, jeden z wyższych szczytów z najwyżej położonym schroniskiem w okolicy. Niewiele dziś zostało z dzikości tamtych miejsc, wszak na szczyt prowadzi już asfaltowa droga, a on sam udekorowany został wieżą przekaźnikową. Jednak na większości tras nadal można znaleźć urokliwe kadry, zwłaszcza po sezonie. Aparat jest jednym z ostatnich mieszkowców, czyli konstrukcji, w której elementem izolującym komorę filmu od świata jest elastyczny miech. Aparaty takie powstały przede wszystkim z powodu chęci ograniczenia ich rozmiarów, gdy były nieużywane. O ile miało to sens przy ogniskowych typowych dla średniego formatu, w przypadku formatu małego zysk był niewielki, rzędu 2 cm, a stopień komplikacji i ryzyko rozkalibrowania znaczne. Beltika, którą tu widzimy, to trzeci model wywodzący się wprost z opracowanego w Niemczech Wschodnich w 1946 roku aparatu otwieranego jeszcze w bok, jak w przypadku prawie wszystkich kamer średnioformatowych. Wyposażony jest w lunetkowy celownik, automatyczny licznik i zabezpieczenie przed podwójną ekspozycją. Reszta konstrukcyjnie nawiązuje do modeli przedwojennych. Migawka oferuje duży zakres czasów i jest oczywiście centralna. Całość wykonana jest wyjątkowo solidnie, a niewielki zakres pracy miecha nie nadwyręża go, dzięki czemu ma szansę pracować jeszcze długie lata. Precyzja jest tutaj jednak wymagana i nawet minimalne odchyłki w przypadku małego kadru są widoczne, co da się zauważyć na zdjęciach, które ujrzymy za chwilę. Złożoności konstrukcji brakuje jednak dalmierza, co w przypadku tak jasnych obiektywów jest pożądane, a sam obiektyw nie jest projektem najwyższych lotów. Aparat spełniał swoją rolę jako narzędzie dla amatora, ceniącego sobie przede wszystkim zwartość konstrukcji. Wobec popularniejszych wówczas średnioformatowców był zdecydowanie mniejszy, a 36 zdjęć pozwalało na pstrykanie mniej zobowiązujące. Aby założyć film, należy odciągnąć tę dźwignię. Nie ma tutaj zawiasów, więc tylna osłona zdejmuje się w całości. Prawdopodobnie szpula nie jest oryginalna i wymaga nieco innego niż zwykle przycięcia filmu. Ten typ mocowania jest jednak sprawny i właściwie nie ma tutaj ryzyka zerwania się błony zaraz po jej założeniu. Taklinuje się w szczelinie i do jej wysunięcia potrzebna jest spora siła. Przewijanie filmu odbywa się za pomocą prawego pokrętła. Podczas przewijania należy zwrócić uwagę, by obracało się także lewe pokrętło. Brak obrotów świadczy o zerwaniu filmu. Tutaj znajduje się samostartujący licznik wykonanych zdjęć. Otwarcie aparatu następuje automatycznie po wciśnięciu tego przycisku. Naciąganie migawki polega na odchyleniu tej dźwigni do góry. Zwolnienie jej możliwe jest spustem. Ten ma blokadę, umożliwiając tylko jedno wciśnięcie po przewinięciu filmu. Gdyby migawka nie została wcześniej naciągnięta, zawsze można wyzwolić spust ponownie, wciskając tę blaszkę albo tę dźwignię. Umożliwia to także wielokrotne naświetlanie jednej klatki. Przed zrobieniem zdjęcia należy ustawić czas za pomocą tego pierścienia oraz przysłonę, przesuwając ten wskaźnik. Oczywiście nie ma tutaj żadnego światłomierza i dane należy ustalić za pomocą urządzenia zewnętrznego albo tabeli naświetleń. Trzecią nastawą jest wybór płaszczyzny ostrości, czyli ustawienie odległości. Tutaj także brakuje jakiegokolwiek wsparcia.
Kadrowanie wykonujemy za pomocą prostego celownika lunetkowego. W przypadku fotografowania na dystansach krótkich należy obrócić ten pierścień o 180 stopni. Po wykonaniu zdjęcia trzeba koniecznie przestawić dźwignię ostrzenia w pozycję nieskończoności. W przeciwnym razie aparat się nie zamknie. Następnie należy nacisnąć z obu stron elementy pokryte karpem, aż całość zacznie się składać. Na końcu należy docisnąć front i zatrzasnąć go. Na pierścieniach znajdują się z lewej pamięć czułości filmu, z prawej kalkulator głębi ostrości. Aby zwinąć film, należy trzymać tę dźwignię w pozycji R, a następnie nawinąć film na szpulę w kasecie za pomocą lewego pokrętła. Oto standard czasów wczesnopowojennych w wersji, jakbyśmy to dziś powiedzieli, plus. Światło 2,9 przy trzech soczewkach. Niestety na małym obrazku to nie mogło pracować dobrze i tę jasność należy traktować bonusowo albo jako źródło efektów specjalnych. Te efekty zresztą zrobiły na nowo karierę w świecie cyfrowym, dopisując cenom tripletów w wersji 100 mm 2.0 na końcu. Trzy soczewki gwarantują poprawną pracę w zasadzie od przysłony 8, a ubogie, choć wyraźnie widoczne warstwy przeciwodblaskowe nie są odporne na zbyt wysokie kontrasty. Dziewięciolistkowa przysłona wspiera ładnie rozmywanie tła, jednakże na krótkich dystansach aparat będzie nieprecyzyjny z braku dalmierza. Przysłona 4 to minimum przyzwoitości z zastrzeżeniem ostrzenia tylko w centrum. Jeśli kontrasty nie będą zbyt duże, otrzymamy bardzo charakterystyczne, miękkie rysowanie, znane z fotografii z epoki. Przysłona 5,6 da już przyzwoitą ostrość w centrum. W małoobrazkowych mieszkach często pojawia się inny problem – przekoszenia. Za prostopadłość osi optycznej względem powierzchni filmu odpowiada tutaj wiele elementów mechanicznych, które z czasem tracą zakładaną dokładność współpracy. Znowu przysłona 4 i dobrze widoczny efekt nierównego traktowania przez obiektyw pola krycia. O ile w nastrojowych obrazach bywa to nieistotne albo nawet pożądane, architektura tego nie lubi. Mimo sporego zachmurzenia, światło nieba miało wystarczająco duży wpływ na zaświetlenie reszty, co objawia się spadkiem kontrastu. O ile w przypadku obróbki cyfrowej takich zdjęć efekt ten można ograniczyć, klasyczne naświetlanie nie poradzi sobie z tym. A tak pracuje obiektyw otwarty. Ostrość pojawia się w centrum, a całość tonie w mgle dyfuzji świateł. Przy minimalnej dla tego aparatu odległości 80 cm wcześniejsza wada może stać się zaletą. Problem w tym, że brak dalmierza pozwoli tylko na szacunkowe określenie dystansu. Przysłona 8 wcale nie rozwiąże wszystkich problemów. Możemy przyjąć, że dopiero przysłona 11 da równo naświetlony kadr. Statyw i przysłona 5,6 da zadowalającą ostrość takich kadrów, a nieodporność na kontrasty w tym przypadku będzie raczej zaletą niż wadą, dając charakterystyczny sposób rysowania. Niewątpliwie Beltika jest przygodą cofającą w czasie do lat 50. Nie ma mowy o szybkości, mimo pomniejszych usprawnień. Wszystko tu trzeba ustawić dokładnie, a nawet po zrobieniu zdjęcia nie można sobie tak po prostu aparatu złożyć, bo bez przestawienia pierścienia w nieskończoność można go uszkodzić. Ale tak się kiedyś pracowało i choćby z tego powodu warto naświetlić przynajmniej jeden film. Trioplan to, uczciwie powiedzmy, obiektyw marny i należy oczekiwać od niego specyficznego rysowania, a nie idealnych kadrów. W świecie współczesnej doskonałości jednak taka rzecz może dostarczyć więcej radości od ultrajasnej optyki zawierającej kilkanaście soczewek.